Panie generale, a czy Polska ma dzisiaj czego obawiać się? Ja mówię o takim ewentualnym zaatakowaniu naszego terytorium, bo przypomnę tylko, że w obwodzie kaliningradzkim stacjonuje 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy, czekających tak naprawdę tylko na rozkaz do ataku. Czy to konkretnie jest zagrożeniem dla Polski, konkretnie te wojska w tamtym rejonie? No i dodajmy do tego jeszcze Białoruś, prawda, gdzie też przebywają zgrupowania wojskowe rosyjskie, które tutaj przyszły w ramach ćwiczeń i zostają i pewnie zostaną już na stałe, prawda, może metodą rotacyjną, tak jak to w NATO jest, ale będą ciągle tutaj przebywać. Oczywiście my musimy brać pod uwagę tego typu zagrożenie i być na nie przygotowanym, to znaczy mieć przygotowane tak zwane plany ewentualnościowe na taką ewentualność. Ewentualnościowe na taką ewentualność. No właśnie dlatego. I na czym one powinny polegać? Nazywamy. No, one powinny i mam nadzieję, że mają, że takie są. Po pierwsze, to powinny być plany ogólnonatowskie. Jakby jeden poziom tych planów to jest plan NATO, w jaki sposób NATO reagowałoby na agresję rosyjską tu na kraje bałtyckie czy na Polskę. Panie generale, zapytam, za czasów, gdy był pan szefem BBN-u, takie plany były w BBN-ie? Tak, znaczy nie w BBN-ie. BBN nie jest dyspozytorem tych planów. NATO. Takie jakie plany były NATO założenia? Ma, w NATO są takie plany. Polska taki plan miała i oczywiście nie mówimy o jakichś tajnej treści, w jaki sposób, jaka treść jest tych planów, ale generalnie one zakładają różne scenariusze agresji w danym regionie czy na dane państwo i stosownie do tych scenariuszy sposób reagowania na to. Jakie siły byłyby wydzielone w tym scenariuszu, skąd one by przyszły, jakie to dywizje, jakie brygady i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego planu tych planów natowskich, które są, Polska dodatkowo musi posiadać także swoje narodowe plany reagowania. Zwłaszcza w sytuacjach takich, gdyby te plany sojusznicze były z naszego punktu widzenia nie do końca satysfakcjonujące, bo przecież pamiętajmy, że plany sojusznicze, zbiorowe muszą uzyskać akceptację wszystkich członków NATO. Musi być tutaj pełen konsensus, zarówno na ocenę tych scenariuszy, rodzaje sił i tak dalej, i tak dalej. Więc w tych elementach, które nie są pokrywane przez plany natowskie. Na przykład w planach natowskich wiadomo, że w razie jakiejś agresji nagłej nie uda się natychmiast uruchomić wszystkich sił natowskich potrzebnych do odparcia takiego ataku z zaskoczenia. I to na tym poziomie poniżej progu reagowania natowskiego muszą być plany narodowe, właśnie szybkiego reagowania, zyskania czasu na uruchomienie planów NATO i tak dalej. No więc my też takie plany mamy i muszą one być uwzględniane. Natomiast chodzi o prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy. I na przykład jeśli idzie o prawdopodobieństwo na dzisiaj zaatakowania krajów NATO przez Rosję, to o tym mówiliśmy wcześniej, ono w mojej przynajmniej ocenie jest niewielkie,